Obiecałem gospodyni. Obiecałem gospodyni słów kilka o ich dziele, tuż przy kurtyni. Pochwał będzie wiele. Nie, żebym coś z tego miał, ale z serca będę wychwalał. Kto chce, to niechaj słucha, kto nie chce, niech się słucha. Jak pan sam są na uchach polskie opowieści. Hej, kolejkę dalej, hej, chodźmy do zdrowia doskonale polskim opowieściom. Hej, kolejkę dalej, hej, chodźmy do zdrowia doskonale polskim opowieściom. Łej, a to jest morski statek, sznurtowiat, co dmucha z gestem. Dzielny kraj, a nie na statek polskich opowieści. Hej, ha, lejka, 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 to zrobi doskonale polskim opowieściom. W styczniu się zaczął zamiar nasz, by zażyć spokoju, bo seniora to czas. Być gdzieś, gdzie woda i las i spokój można mieć cały czas. Zerkam na mapę. Bez lupy, wiadoma rzecz. Liczę, że mapa podpowie, gdzie fajnie jest. Mazury mi się marzą. Borów mam już dość. Nie musi być przy jeziorze. Już wywołują u mnie złość. Jesteśmy w ośrodku Mazur-Syrenka. Jest tutaj, słuchajcie, fantastyczny. Jest to ośrodek zieleni. Czy to prowadzenie tego ośrodka daje pani satysfakcję? Daje satysfakcję. Daje, tak? Daje satysfakcję, dlatego że widzimy rozwój firmy. Rozszerzamy swoją ofertę. Wciąż remontujemy. Mamy nowych klientów, nowych kontrahentów. To daje nam satysfakcję. Ciągle. Jeziora fajne są, gdy słońce i cisza, ale jak dmuchnie, będzie trwoga, gdy w kajaku na środku jeziora jesteś, a tu lewa i wiatr. Wystraszony będziesz. Wiemy, że akurat jeżeli chodzi o Mazury i szczególnie też tu Krutyń, tak, że jest taka turystyka bardzo aktywna. Rowerówki, wędrówki, kajaki. I to nas cieszy, bo bardzo dużo młodszych grup teraz do nas przyjeżdża, które cenią sobie spokój, naturę. Jesteśmy w rezerwacie i oni sobie mogą spędzić tu bardzo fajny czas aktywnie. I są też te grupy, które mieszkają u nas na przykład 2-3 dni, to oni u nas mieszkają te 2-3 dni, sobie pozwiedzają, powędrują, pojeżdżą na rowerach i jadą do kolejnych hoteli na kolejne 2-3 dni, żeby po prostu w ciągu 10-14 dni zwiedzać Mazury. Palec na mapie Krutynie wskazuje rzekę, wspomnienia mam miłe. Onegdaj z wnuczką kajakiem po niej płynąłem, radość w oczach wnuczki widziałem. Mamy jeszcze dużo gości, którzy przyjeżdżają do nas na typowe obozy sportowe. O. Na przykład dużo szkół jogi mamy u nas, którzy też na obozy na tydzień czasu przyjeżdżają. A to w okresie szkolnym czy w okresie wakacyjnym? Przez cały rok. Przez cały rok. Przez cały rok. Teraz w październiku będą obozy też pod tytułem Złota Jesień, dlatego że jeszcze mniej będzie tych turystów. I prowadzone są zajęcia jogi, zajęcia oddechowe. Wtedy gotujemy, mamy kuchnię wegańską. Teraz z żoną, niech wrócą wspomnienia, chcesz popłynąć, takie masz pragnienia. Wiosłować będziesz mógł mniej, rzeka płyciutka, nikt nie utopi się w niej. To takim atutem, że my podchodzimy do potrzeb klienta bardzo elastycznie. U nas nie jest tak, że jest tylko tak, tak i tak. Tylko próbujemy tak, żeby co zadowolić. Dana osoba potrzebuje, czy dana grupa potrzebuje, jesteś. A więc i tutaj się sprawdza takie stwierdzenie, kiedyś, które słyszałam, że
Nie, często ludzie narzekają, o, bo w tym czasie teraz to jest ciężko, biznesu nie ma, ludzie nie przyjeżdżają, tak dalej. Wszystko zależy od osoby, która to prowadzi. Od jej kreatywności, pomysłów, od umiejętności tworzenia klimatu. A pani jest taką osobą. Jeszcze tylko miejsca do spania, dobre jedzenie i szczęścia nadmiar. Mazur i Syrenka. Nad Krutynią ośrodek, on da nam radość. Dzwonię więc. My jesteśmy gośćmi indywidualnymi. I takich indywidualnych też tutaj na pewno sporo przyjeżdża. Tak. Czy macie jakoś w sezonie letnim, bo w tej chwili jest po sezonie letnim, to wiadomo, ale w sezonie letnim jest więcej. Jakieś oferty dla indywidualnych gości? Jak najbardziej. Mamy dużo gości indywidualnych, którzy też przyjeżdżają na wypoczynek. Po prostu też na dłuższy czas, na tydzień, na dwa tygodnie. I też oferujemy spływy kajakowe i nasze spływy kajakowe są zorganizowane indywidualne. Nie czeka się na autokary, na odbiór, tylko klient sobie rano wypływa, dzwoni, kiedy są na miejscu, odbieramy. Wynajmujemy również rowery, możemy zorganizować wycieczki na przykład, czy taksówką, zwiedzanie. Także to dla gości naszych indywidualnych organizujemy. Tak, a że jesteście otwarci dla gości, to mogę potwierdzić, że tak jest. Tak. Zresztą myśmy już też korzystali z kajaków tutaj, z jedną i drugą stronę i nie było żadnego problemu. Jak zachęciłaby pani przyszłych ewentualnych gości do tego, żeby odwiedzić to miejsce? Osoby, które chcą się wyciszyć, przebywać w naturze, dobrze zjeść, trochę się odciąć od tego życia szybkiego w mieście. Mamy tu dobry mikroklimat, który wpływa i na sen, i na zdrowie. Nasze goście po prostu, jak są wyjeżdżają, są zadowoleni, są wypoczęci. Jeszcze tak na zachętę, prosto o naturę, żeby zwiedzać jeszcze takie miejsca, które są w takim stanie jak teraz. Bo to się szybko może zmieniać, takich miejsc jest mało. My to zawsze nazywamy naszą perełką po prostu, bo to jest dla nas magiczne miejsce. Odbiera dziewczyna o szczęśliwym głosie, co pan sobie życzy, pyta mnie się. Ja bym tak z żoną na dwa tygodnie popływać po rzece i odpocząć chwilę, by dobre śniadanko było i kolacyjka też za przystępną cenę. Jest propozycja. Biorę w ciemno taki ze mnie szybki zwierz. Niecierpliwie czekać będę na potwierdzenie. Już zapłaciłem. Teraz czekam chwili, by życie swoje na Mazurach umilić. Już jest ten dzień. Mazur i Syrenka witają nas. Pierwsza kolacja. Smaczne danie jest. Rankiem w kajak i pod prąd rzeki. Wieczorem odpoczynek na łąki brzegu. Szczęśliwi jesteśmy i pewność w nas jest, że śniadanie będzie the best. Ja, senior, zapewnić wszystkich mogę, jak chcesz duszę uspokoić i chorą nogę. Mazur, Syrenka dla ciebie także są, dla innych też. Co przyrodę kochają.